Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy kolejny dzień tygodnia, więc czas na bieżącą analizę techniczną, żeby przygotować się na cały dzień, jeżeli chodzi o możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Eurodolar. Po chwilowych spadkach poniżej 1,0950, cena wraca powyżej tej tego poziomu, tym samym też no, ta struktura wynikająca z kanału spadkowego gdzieś tutaj się jeszcze utrzymuje, ona lepiej jest widoczna oczywiście na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym też wniosek, który można byłoby wysnuć, no, to wyhamowanie, które trwa w okolicach 1.0950 od końca lipca no, może być informacją, że kształtuje nam się struktura odwracająca, czy też kończąca deprecjacja euro, czyli po prostu koniec korekty. Eee, przypomnę, że poprzednie korekty były dłuższe, czy też wyższe, bo liczyły po 4,5 figury, ja jeszcze się tu upewnię, że tak było 4,9 czy 4,5 figury, więc ta bieżąca przycena na 350 pipsów wydaje się być dość krótka. Może mieć to swoje daleko idące konsekwencje w przyszłości, no bo jest prosta zasada, eee, im wcześniej pojawia się aktywność strony kontynuującej dany trend, czyli w tym przypadku popytu, tym Impuls powinien być dłuższy. Jednym słowem, podaż w miarę wcześniej odpuściła, czy też popyt przejął kontrolę na strukturą wykresu, tym samym też sugerując, że trend może być kontynuowany. No to z tym musimy wnioskiem oczywiście poczekać na 1,10,40 przełamanie tego oporu, no bo to jest kluczowe ograniczenie dla. Tego instrumentu, dopiero wyjście powyżej wydaje mi się, że uzasadni możliwość spoglądania w stronę nowego szczytu. Fund brytyjski 1,2740. Sytuacja podobna. Naruszenie, potem wyjście powyżej, ale tak czy tak kluczowym obszarem jest tutaj 1,2650, bo to jest miejsce, w którym utworzył się lokalny dołek i to jest początek ostatniego impulsu wzrostowego, więc strukturalnie na wykresie dziennym nic się nie zmieniło, czyli trend pozostaje wzrostowy, ale dowodem na powrót dobrej kondycji funtami będzie można My czy to można stwierdzić, kiedy notowania wyjdą powyżej zielonego oporu 1,2830? No przełamanie tej zielonej strefy rzeczywiście otworzy drogę na wyższe poziomy łącznie z 1,30, a potem będziemy sięgali w kierunku. Nowych maksimów. Nowozelandczyk do dolara amerykańskiego po spadkach wczorajszych poniżej 0,680, cena wróciła w te obszary. No i oczywiście, w pierwszej kolejności, klasyczna zamiana ról tutaj może mieć miejsce, czyli wsparcie może zostać zamienione w opór. Tym samym też, no, chwilę trzeba poczekać, czy przypadkiem niby zobaczymy jakiegoś ataku w stronę 0,60. No tutaj ta linia poprowadzona po szczytach, ja ją może trochę poprawię, żeby ona była bardziej zgodnie z kanonami analizy technicznej. No narzuca tą perspektywę spadkową, albo inaczej nie pozwala jeszcze spojrzeć na północ, czy też tworzyć tych scenariuszów wzrostowych dla tego instrumentu. Australijczyk, sytuacja podobna 0,5080. Cena oddaliła się od tej przestrzeni, zbliżając się do dołków, które pojawiły się w maju 0,6470. Testowanie od dołu żółtej strefy w tej chwili może mieć miejsce, więc dopóki cena nie wyjdzie powyżej 0.6580 no to ja nic pozytywnego na temat Australijczyka powiedzieć tutaj za bardzo nie mogę. Konsekwencje są te same, czyli niższe szczyty, niższe dołki tutaj w wariancie nawet takim trochę przyspieszonym. Ta seria ostatnia jest ewidentnie bardzo dynamiczna, więc trzeba też mieć świadomość, że Jakaś większa korekta może się tutaj pojawić, aczkolwiek RSI jeszcze na wykresie dziennym nie dotarło do strefy wyprzedania, więc tym bardziej 06580 jako opór tutaj trzeba uwzględnić, bo nie ma jakichś technicznych nie wykresowych, tylko wskaźnikowych przesłanek, żeby nastąpiła zmiana kierunku cen. To się oczywiście może zmienić, powtórzę, kiedy cena wyjdzie powyżej tego żółtego obszaru z rzeczy, do których rzadziej zaglądamy to jest Fundoyena, który cały czas utrzymuje się poniżej 184, to jest poziom oporu nie jestem pewien, czy z bardzo ważnego, ale jak widać podaż dość mocno akcentuje swoją obecność w tym miejscu to jest pokłosie oczywiście bardzo silnych wzrostów, które pojawiły się od początku tego roku, korekta na razie krótka, bo ona nie sięgnęła nawet szczytu, który został przełamany czyli okolic 172, to oczywiście może się zostać jeszcze rozbudowana, ale patrząc strukturalnie, no to tutaj przewaga posiadaczy długich pozycji jest ewidentna. Sam instrument, jak sami Państwo pewnie zauważycie, nie jest jeszcze jakoś ekstremalnie wysoka, no bo jest pośrodku amplitudy <laughs> wahań, patrząc na... Całe dekady, no bo najwyższe zakresy to jest bliżej 250, najniższe 117, więc te 184 jest po środku, więc teoretycznie jest 50% szans, żeby w długim terminie oczekiwać zarówno wzrostów, jak i spadków. Technicznie my oczywiście popieramy się zawsze trendem jako tym kierunkiem nadrzędnym, a ten jest wzrostowy przynajmniej od 2020 roku, więc to zatrzymanie na bieżących szczytach traktuję jako element. Krótkiego wyhamowania na tym instrumencie. Spadki poniżej 180, a jeszcze lepiej 175, dałyby mi możliwość, żeby spojrzeć odważniej na południe przynajmniej w stronę właśnie wspomnianego, przyłamanej strefy oporowej 169, żeby zamienić ją we wsparcie. CHF do Jena japońskiego. Tutaj 164 to jest przestrzeń, którą przywołujemy jako no, taką przysłowiowy sufit, każdorazowe podejście w ostatnim czasie do tego miejsca przynosi nam odbicie, jednak jest według mnie pewna prawidłowość. Pierwsze odbicie dość głębokie, drugie na pewno płytsze, trzecie jeszcze krótsze więc popyt ewidentnie przesuwa się na coraz wyższe poziomy, więc wydaje mi się, że poziom 164 jest poważnie zagrożony jako opór, bo gdyby byłoby inaczej, no to nie potrzeba byłoby aż tyle prób zatrzymania ceny na 164. Aczkolwiek, no podaż ewidentnie próbuje swojej siły w tym miejscu, więc zobaczymy czy... To przyniesie jakiś większy skutek. Na razie, nawet na wykresach tygodniowych, tego nie widać, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że jesteśmy na dość wysokich, żeby nie powiedzieć skrajnie wysokich wartościach dla tego instrumentu. Więc i korekty, które się będą tutaj pojawiały potencjalnie w kolejnych miesiącach, mogą być też i wyższego. Rzędu, także 164 jeżeli nie zostanie przełamane. No to ja się nie dziwię, jeżeli wcześniej czy później będziemy sięgali po takie poziomy jak 151 nawet, ale to jest trochę dalsza przyszłość na razie. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, to ja bym skupiał swoją uwagę właśnie na 164, potem 162,50 jako najbliższe, no najbliższe wsparcie, które jest do przełamania, jeżeli rzeczywiście mamy spoglądać na południe. Szybkie spojrzenie na surowce, czy coś się pozmieniało. Patrząc z perspektywy ropy, no mamy kolejną próbę Przełamania 82, to jest oczywiście ropa WTI. To jest pokłosie między innymi dość powtarzalnego wzorca bazującego na strukturach korekcyjnej Ten pomarańczowy obszar na wykresie godzinowym nie jest przypadkowy. Ja przypomnę, że to jest kształt, który pojawił się, czy też wysokość, która pojawiła się już przynajmniej dwa razy. Więc trzecie wyhamowanie w okolicach dolnej podstawy no, przyniosło nam próbę. Kontynuacji trendu wzrostowego, opisanego tutaj linią trendu, linią koloru niebieskiego. No, chwila cierpliwości, bo w kwietniu też mieliśmy lekkie naruszenie 82, po czym wszystko się załamało. Oczywiście sytuacja w tej chwili jest inna, za każdym razem jest inna, w sensie, no, się otoczenie rynkowe, więc zobaczymy, czy podaż się tutaj. Uaktywni na tyle dużo, żeby można było sięgnąć po te niższe wartości. Aktualna tendencja wzrostowa, więc przypomnę, że wcześniej czy później to 82 może być przełamane, a jak na razie nie udało się to tak naprawdę skutecznie od listopada 2022. Moja wiara co do poziomu 82 jest dość duża, no ale też nie będę dyskutował z rzeczywistością, jeżeli duże białe świece zaczną wychodzić powyżej i sięgać na przykład poziomu 89. Ropa Brent tutaj trochę większy porządek, bo świece są poniżej 87 dolarów, a to jest ta przestrzeń, która została zaznaczona jest strzałkami spadkowymi. Nawet można byłoby sięgnąć bliżej 88, dopuścić taką szerszy obszar aktywności i podaży z przeszłości, nie tylko z przeszłości, bo w ostatnich dniach mamy też podobną sytuację i też mamy trend wzrostowy lokalnie, więc to jest też ważna informacja, a więc te ostatnie białe świece, które Pojawiły się wczoraj podczas sesji amerykańskiej. No tutaj e, jasno wskazują, że ta presja na wzrosty nadal istnieje. Ona nie wyhamowała. E, ale mamy według mnie pewną. Zmiany dynamiki ruchu ceny, bo zwróćcie Państwo uwagę, że te ostatnie szczyty już nie są tak ekstremalnie oddalone od siebie, one wyhamowują, a wczorajsze zachowanie ceny przecież nie przyniosło nam nowych maksimów w przypadku ropy Brent. Więc jeżeli płatarz się tutaj obudzi w okolicach 86-87, no to jest szansa na to, że ta ropa będzie tanieć. Złoto. No według mnie to stoi w miejscu. Ponieważ nie mamy nowego szczytu i nie mamy nowego dołka, ostatnie punkty odniesienia to są o te, które są skrajnymi wartościami z tego mniejszego obszaru, który w tej chwili zaznaczyłem, no bo ostatnie minima pojawiły się. 4 sierpnia w okolicach południa i mniej więcej w tym samym czasie pojawił się też szczyt. I od tamtej pory wszystkie kolejne świece na wykresach godzinowych są wewnątrz tego obszaru. Dla mnie na pewno istotne jest 1960. To jest zielony obszar, który ja tutaj klasyfikuję jako jeden z ważniejszych oporów. No i tak długo jak cena jest poniżej, no to ja sięgam w stronę 1900 jako Potencjalny scenariusz wynikający z kontynuacji, czy też z przewagi koloru czarnego na tym wykresie. Spoglądamy na miedź. Kolejny tydzień może być koloru czarnego. Używam słowo trybu przypuszczającego z prostej przyczyny, że aktualne otwarcie jest dość wysoko w relacji do wczorajszej świecy nie zmienia to jeszcze za bardzo charakterystyki wykresu, bo 8700 to jest ten kluczowy obszar i wydaje mi się, że nie bez przyczyny cena miedzi utrzymuje się poniżej tego poziomu, bo jeżeli byłaby powyżej, to byłby potencjał na to, żeby sięgać wartości typu 9800, a nawet 10800, a tak długo jak 8700 jest oporem, no to ja muszę sięgać po kolor niebieski 7800, 7200, czy też później może do dalszej jednostce czasu po 6 i pół tysiąca dolarów. Z rynku kawy ostatnio rysowałem na Arabice, czyli na kofi.us.f, strukturę trójfalową, podobną do korekty prostej. Ona powoli zbiera swoje żniwo, no bo podaż spycha cenę do dołu, ale jeszcze nie ma nowego dołka. Sama ta struktura nie jest zakończona w jakimś ciekawym miejscu, ale też. Tutaj trzeba mieć świadomość, że kawa zaliczyła dość silny rajd spadkowy z poziomu 195, więc ja się nie zdziwię, jeżeli pojawi się jakaś większa próba zdyskontowania tej serii czarnych świec. Więc podejście pod na przykład 175 też bym dopuszczał, ale do tego potrzebujemy trochę większej aktywności popytu, a ta na razie jest. Nie za wielka. Tutaj kluczowy albo najbliższy możliwy opór to jest 165. Jak cena wyjdzie powyżej 165, no to wtedy o te 10 centów wyżej ma szansę się przemieścić. A teraz na wykresach godzinowych wydaje mi się, że powoli kształtuje nam się struktura impulsu spadkowego. Przynajmniej mamy nowy lokalny dołek, więc jeżeli nic się nie zmieni, to te fale wzrostowe na wykresach godzinowych będziemy nazywali korektami. Robusta narusza nam 2065, czyli przestrzeń, gdzie ja bym próbował rysować prawe ramię formacji odwrócenia. To dość dobrze byłoby widoczne na wykresie dziennym, tym samym też być może testowana byłaby kolejna z niższych linii siatki Fibonacciego. Przypomnę, że notowanie zatrzymały się w okolicach 2000 470, czyli pomiędzy 23 i 6, nie docierając do 38,2 z ostatniej fali wzrostów. Jednym słowem, jeżeli nie ma precyzji, to to narzędzie możemy sobie potraktować dość umownie i zostawić je na wykresie, ale ono nie pełni żadnej ważniejszej funkcji. No a to, co się dzieje aktualnie na wykresie dziennym, no to ewidentnie mamy powrót większej aktywności popytu. Aczkolwiek to nie jest coś agresywnego, bo ja to może powiększę i pokażę Państwu porównanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że kolejne fale na siebie nachodzą. Te szczyty są robione na siłę. W przeszłości, jeżeli trend był silny i stabilny, impuls to była seria 3, 4, 5 białych świec i notowania były dużo wyżej. W tej chwili tego nie ma, więc to nie jest coś, co. Dawałoby mi jakąś wiarę, że ten trend zostawy gdzieś tam się rozbuduje, ale ja bym mimo wszystko poczekał no aż cena spadnie poniżej 2650, żeby spoglądać na niższe poziomy i na niższe wartości wynikające z siatki Fibonacci. Indeksy tradycyjnie rozpoczynamy od DAXa, no i nie ma co za bardzo sięgać na się na wykres dzienny, bo godzinówka nam wystarczy, żeby wskazać, że po pierwsze notowania pozostają powyżej 15700, a to jest kluczowa przez wyższego interwału. To, co udało się podażyć też niedźwiedziom, to jest odepchnięcie ceny od 16500. W cudzysłowie, oczywiście, bo zaraz po akcji podażowej pojawił się popyt, który ponownie wszedł w ten zakres tej niższej żółtej strefy, więc czarny kolor został zdyskontowany przez białe świece, no ale nowych zdobyczy jakoś szczególnie tutaj nie widzę ani po jednej, ani po drugiej stronie, bo szczególnie po stronie niedźwiedzi, którzy nie zdołali, przynajmniej na chwilę obecną, na tą godzinę, kiedy nagrywam wideo, wyjść powyżej 6000, według mnie to jest konieczne, żeby móc spoglądać na nowe, wyższy poziom. Tutaj jest też taki specyficzny układ, który ja swego czasu rysowałem, czyli jeżeli mamy trend spadkowy, to są dwa takie klasyczne miejsca, kiedy podaż się może uaktywnić. Pierwsze to jest oczywiście po przełamaniu dołka i powrót w te miejsce, to jest przestrzeń, gdzie podaż po raz kolejny może zaatakować. Jeżeli nie tu, to drugim miejscem jest początek ostatniego swingu spadkowego i coś takiego ja widzę przynajmniej w tej chwili na wykresie DAX-a krótkoterminowym. Już to rysuję. Mamy falę przeceny krótkoterminową i próbę przetestowania poziomu 6100 tej żółtej strefy jako przestrzeni, gdzie podaż pojawiała się dość często. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to ja już to rysuję. Oczywiście tutaj trzeba dopuścić pewną Tolerancję, ale jest to przestrzeń, która daje tutaj dość sporą perspektywę, jeżeli chodzi o kolejny atak na zielone wsparcie. Z tym drugim schematem jest taki problem, że oczywiście jest tutaj od razu mała przeszkoda, no bo niebieska strefa 15900 jest już od razu wsparciem, więc, żeby móc sięgać w stronę. 15.700, no to najpierw trzeba rozprawić się z 15.900. I to jest problem, który w tym schemacie, który w tej chwili widzimy, oczywiście to tak samo może być małą przeszkodą. No ale poczekajmy, zobaczymy, co będzie w dniu jutrzejszym. US 30 bez większych zmian, trochę głębsze wejście w zakres zielonej strefy, o czym mówiłem, że tą moją strukturę ABC równości, która funkcjonowała jeszcze do wczoraj, do wczorajszego poranka, dzisiaj już jest naruszona, ale trzeba dopuścić właśnie ten ruch w stronę potencjalnie 15-200, jako obszaru wsparciowego. Więc według mnie tu się jeszcze nic szczególnego nie zdarzyło. Pod względem zmiany kierunku ruchu ceny, czy ja cały czas struktura ABC traktuję jako korekty z możliwością spoglądania na północ. Dopiero kiedy cena spadnie poniżej zielonego koloru, no to ja odważniej stanę po stronie niedźwiedzi. Na razie na to nie mam jakichś podstaw szczególnych, ale o sygnałach ostrzegawczych już mówiłem, czyli m.in. o spadkach wskaźnika RSI czy też wskaźnika MACD. Chciałbym zwrócić też Państwa uwagę na wskaźnik Rasela. Dawno żeśmy tu nie zaglądali. Yeah, bo tam nie za wiele ta zmienność jest mniejsza, tak może, ale za to jest większa powtarzalność, bo zwróćcie Państwo uwagę, że 1730 to jest podstawa struktury, którą naz, próbowałbym nazwać konsolidacji z możliwością sięgnięcia po 1650. No i te wzrosty zwykle kończyły się na 2020, i tak właśnie ten wykres wygląda też i w ramach bieżących wzrostów. Oczywiście, daje się poprowadzić linię trendu wzrostowego lokalnie po dołkach z wykresu dziennego, no ale ostatnie sesje, sesje, sesje przyniosły nam przełamanie 1965, a tutaj, jeżeli ja przez schowam te ostatnie dwie, trzy świece, to ewidentnie było było to miejsce dużej aktywności byków, no, a w tej chwili cena jest poniżej. Co więcej, testuję to z drugiej strony i to chyba jeszcze lepiej będzie widać na 4 godzinówce gdzie mamy pojedynczy swing wzrostowy, więc jeżeli nie uda się wyjść powyżej 1645, to ja nie zdziwię się, jeżeli 1900 będzie atakowane jako konsekwencja zamiany tej pomarańczowej strefy z dość stabilnego, lokalnego wsparcia w opór, ale myślę, że to dowiemy się po południu, kiedy Amerykanie się obudzą i wrócą do handlu na swoim parkiecie. Przypomnę, Russell 2000 oczywiście jest średniakiem w relacji do S&P 500 czy do innych indeksów ma trochę mniejsze zainteresowanie, co nie znaczy, że są to małe spółki, bo w relacji oczywiście, chociażby do naszego parkietu są to nadal pokaźne firmy, czy też reprezentują ten wskaźnik, pokaźne firmy. POL 20, czyli kontrakty terminowe na WIG 20, 2100 dość mocno eksploatowane przez obie strony, bo z jednej strony. Podaż czy też niedźwiedzie testują i weryfikują, czy popyt jest tutaj aktywny i chyba jest. Przynajmniej taka informacja płynie z 3 sierpnia, kiedy pojawiły się wyhamowanie. Wczorajsza świeca nie daje nam odpowiedzi, więc dzisiaj dowiemy się, czy zostaje ten poziom przełamany, czy też nie, bo wczorajsza cena close jest w niebieskiej strefie. Ja przypomnę, że ta niebieska strefa jest między innymi związana z ostatnim szczytem, więc klasyka gatunku, kiedy szczyt zamienia się w dołek, co powinno przynieść nam kontynuację wzrostów tutaj mamy dodatkowo jeszcze dolną linię Bollingera, czyli została wypełniona cała przestrzeń kanału zmienności, linia trendu wzrostowego, więc dość dużo sygnałów wskazujących, że 2100 jest naprawdę ważnym strefą dla kontynuacji trendu wzrostowego, już tam nie będę sięgał do dwóch, trzech lat do tyłu, żeby pokazać Państwu, że tu pojawiały się lokalne dołki, czyli jest to klasyczny wypychacz na wyższe wartości problem pojawi się, jeżeli oczywiście podaż przyłamie się poniżej 2100, bo zacznie się pojawiać dość dużo negatywnych, płynąć dość dużo negatywnych sygnałów z wykresu dziennego. Ewentualnie będziemy musieli sięgnąć po odwrotność schematu, który rysowałem do nadach się, czyli możliwość powrotu do początku swingu ostatniego wzrostowego, czyli poniżej 2980 mniej więcej rozpoczęły się z ostatni struktura impulsu wzrostowego na wykresie dziennym na pol 20. To wszystko, co ja przygotowałem, oczywiście na koniec informacja o ryzyku, ja serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne spotkanie.